Martyrologia polskich dzieci w trakcie II wojny światowej to temat nie aż tak znany i nie aż tak badany przez historyków, jak inne karty tego tragicznego okresu, czy inne karty w ogóle XX wieku, bogatego w naszej historii w różne wydarzenia. A istotną kartą w martyrologii dzieci polskich w trakcie tej wojny jest Łódź, jest tak zwany obóz przy ulicy Przemysłowej. Karta nawet łodzianom do niedawna w zasadzie nieznana. Natomiast z racji tego, że kilka tygodni temu minęła kolejna rocznica zakończenia działalności obozu, wyzwolenia tego obozu, to łódzcy patrioci spotkali się pod bramą wjazdową do dawnego obozu i pod pomnikiem upamiętniającym właśnie polskie dzieci ofiary II wojny światowej. Witam wszystkich. Zebraliśmy się dzisiaj na zbiegu ulic Brackiej i Przemysłowej w celu upamiętnienia obozu dziecięcego, w którym przetrzymywane były polskie dzieci. Za nami, jak widać, jest budynek jeszcze stojący do tej pory administracji, która rządziła w obozie. Tutaj na zbiegu ulic była również brama wjazdowa i tutaj wszystko się zaczynało. Cały dramat polskich dzieci, które zostały tutaj zwiezione z całej Polski i nie tylko. Udamy się teraz pod pomnik Pękniętego Serca, pomnik pamięci martyrologii dzieci, w celu złożenia kwiatów i zapalenia znicza. No, jak widać, doszliśmy już pod pomnik martyrologii dzieci polskich. Pójdziemy teraz złożyć kwiaty, zapalić znicza w imieniu Watahy Łódzkiej, Głosu Łowetyjskiego, jak i Stowarzyszenia Obrońców Pamięci Polskich Ofiar Niemieckich Obozów Zagłady. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionyś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Do hymnu. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Dziękuję bardzo wszystkim w nielicznej naszej grupie. I oczywiście spotkamy się tutaj za rok, myślę, że bliżej daty prawidłowej, czyli 16 stycznia,
I z tego dnia przestało funkcjonować tak zwane małe Auschwitz, mały Oświęcim w Łodzi. Dziękuję bardzo.